Rozliczenie poprzedniego rządu i dyskusja o związkach partnerskich. Te tematy zdominowały dzisiejsze wydanie programu W Centrum Uwagi. Był to ostatni program przed wakacyjną przerwą. Cieszę się, że będzie projekt rządowy. Mam nadzieję, że w tym zakresie będą propozycje bardzo... Oczywiście jest to wariant minimum, ale od czegoś trzeba zacząć. I też doceniam słowa marszałka Hołowni, który powiedział jasne, zacznijmy od czegoś, od jakichś zmian. Co do związków partnerskich, jeżeli chodzi o informację medyczną, o wspólne rozliczanie, o dziedziczenie. To wszystko jak najbardziej trzeba tą sprawę rozwiązać. Jeżeli chodzi o pary jednopłciowe, to pary jednopłciowe to są związki, które tak zwane te tęczowe rodziny i model takiej tęczowej rodziny jest to model, który stoi w opozycji do modelu rodziny tradycyjnej. Udało nam się doprowadzić i dojść do porozumienia w ramach koalicji tutaj rządzącej. I czy się Państwu podoba, czy się Państwu nie podoba, ta ustawa przejdzie. Dzisiaj 67% osób wyraża zdecydowane poparcie za tym, żeby rzeczywiście związek partnerski był. Tutaj dochodzi pewna patologia systemowa, którą może wywołać legalizacja związków nieformalnych bądź związków partnerskich, a przede wszystkim mówimy tutaj o zabezpieczeniu majątku i sytuacji partnerów po rozwodzie, rozejściu, powiedzmy tutaj zakończeniu takiego związku formalnego. Przyrost naturalny w Polsce za zeszły rok minus prawie ponad 2%. W Czechach, gdzie są związki partnerskie, związki homoseksualne, przyrost naturalny 1,6%.